jesteśmy reprezentantkami Koła Gospodyń Wiejskich Koprywnica. Nasze koło powstało 1 lipca tego roku, to znaczy 2019. W tym czasie zapisało się do naszego koła aż 38 pań. Są to pani od 75 do 30-40 lat. Zbieramy się raz w tygodniu. Programy babcia moja to nie, ale wczoraj babcia Skórowa mi opowiadała. O. Ja wybierałam, ale jakoś nie mam czasu bardzo, ale może... W powiacie niemieckiego w Barce otrzymaliśmy dwie nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w potrawach 400 zł. Nagroda następna, nagroda wysoka 800 zł na 250 osób, które oddały głosy. My uzyskaliśmy 50 głosów. Jeżeli my istniejemy już od 1 lipca, to prowadzimy przykrodzicę Koła Gospodyń Wiejskich w Podbywicach. Nasza kronika obejmuje zapisy na sali jest? Cały czas prowadzone na bieżąco. Również uwzględniliśmy dzisiejsze wsi. Proszę bardzo. Jest nawet zaproszenie na dzień dzisiejszy. Mamy również wpisy z wczorajszego dnia. Myślę, że dzisiaj też ktoś się wpisał. Jakie mamy punkty na naszym stoisku? W ogólnym poczęstunku mamy chleb ze smalcem własnej produkcji własnej oraz produkcji własnej smalec. Smalec zwykły w boczku oraz smalec biały. Następną sprawą, którą naszą panią gospody nie robią, moje koleżanki, są chipsy jabłkowe oraz obwarzanki, które były zbędne naszym paniom gospodarzy. Potraw gorących mamy gołąbki bułgarsko-tureckie na liściach kwinowo z sosem takim jabłkowym. Również mamy sobie jarzynowo-jurzowo z pecikami podobnymi do poprzednich miarów. Bardzo bogaty zestaw ciasta. Przewodnim ciastem naszym jest szarlotka robiona na różne sposoby, bo każda kobietka, która należy do naszego koła, chciała czymś się zaprezentować. I tych potraw mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zaangażowanie w przygotowaniu, ta jedna przynosiła kosze, druga przynosiła obrusiki, trzecia przynosiła serwetki. Także zaangażowanie babek było bardzo dużo. I możemy tu powiedzieć, że nasze jabłko przewodnie, które jest w naszym rejonie Kujecko-Bareckim, które opiewa o święto na przykład w Głębowie Sadu Europy, również jest takim naszym przewodnim produktem regionu bareckiego, czyli regionu jasińskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że duża zawartość błonnika w jabłkach reguluje perystaltykę jelit. Wpływa na regulację strawienia. Witaminy A, B, C, D i tak dalej, i E, tam nawet i miłości. Przecież my tu mamy jabłko w czekoladzie, więc nic dziwnego przez żołądek do serca. Trzeba na to zwrócić uwagę. Zapraszamy prowadzone państwo do oglądania naszego stoiska. Dziękuję bardzo.